Bedeker Ewangelii Gaudium. Wielkim ryzykiem w dzisiejszym świecie jest smutek rodzący się w przyzwyczajonym do wygody i chciwym sercu. Myślę, że y, smutek jest dziś problemem wiary, problemem w kościele. Y, smutek i zewnętrzny, i smutek wewnętrzny. Zewnętrzny bardziej widać, a wynika on gdzieś z postawy serca. Myślę, że. Y, Ogólnie postawa powagi, która przyświeca sakrum i jest bardzo dobrą, powaga jest czymś bardzo potrzebnym, została gdzieś w jakiś ukryty sposób, w jakiejś pokusie bardzo subtelnej, zamieniona na smutek. I dzisiaj nie tyle widzimy powagę, co bardziej widzimy w kościele smutek. To jest, to jest związane z tym, przynajmniej tak to odbieram, że przy zmartwychwstaniu też mamy powagę. Powagę sytuacji, powagę spotkania z Jezusem, a jednak jest radość w tym. Natomiast są momenty, które są tak mocno gnieciące, tak mocno wiążą serce, że, że nie ma mowy o radości. I powagę, powaga gdzieś przeszła w jakiś mocno przeszywający smutek. Myślę, że to widać po wielu sytuacjach różnych, kiedy chociażby patrząc na ludzi w kościele. Oczywiście, to jest odzwierciedlenie też jakiejś pracy nas, naszej y, z osobami w kościele, ale patrzymy na ludzi w kościele i nie rozróżniamy, czy to jest Wielkanoc, czy to jest. Y, po twarzach nie rozróżniamy: Wielki Post, czy to jest Adwent, czy to jest y, Karnawał, nie ma różnicy. Zawsze jest tak samo. Ta powaga zamieniona na jakiś taki beton, y, który no, nie, ma w sobie, nie ma w sobie życia. I y, y, no, to jest gdzieś to ma różne jakieś czynniki, którym się można przyglądać. Natomiast y, widząc, że z sakrum zrobiliśmy smutek zamiast y, radości, y, można się potem pytać jak będzie z ewangelizacją, bo jeżeli mam mówić o Bogu, nawet mówiąc, że ma być radośnie, a gdzieś jestem człowiekiem smutnym, to y, Tego się nie oszuka. To gdzieś wypływa z serca. To jest tak, że jest postawa zewnętrzna i postawa wewnętrzna. I y, możemy rozgraniczać, że ja wewnątrz mam radość, ale na zewnątrz jakoś ją mniej wyrażam. Y, no, to, to jest bardzo rzadkie. Y, są takie sytuacje, ale to są bardzo rzadkie sytuacje, że na zewnątrz jest zupełnie inaczej niż wewnątrz. Mówimy tutaj o niespójności jakiejś, albo ktoś musi coś ukryć, no bo, no bo coś się dzieje. Natomiast normalnie to jest spójne. No jeżeli do kogoś się uśmiecham, to jestem serdeczny. Jeżeli komuś podaję rękę, dlatego że jestem na niego otwarty. Komuś coś podaję, no dlatego że jestem grzeczny, czyli to jest spójne jakoś. Zachowanie, rozglądanie się albo skupienie. I podobnie jest z radością. Jeżeli w sercu jest smutek, to na twarzy będzie widoczny smutek. Jeszcze może być taka sytuacja, że ubieram maskę przed Bogiem. Maskę, która związana jest z interpretowaniem powagi jako smutku i że ja muszę być w masce, nie mogę być prawdziwy. Natomiast życie, radość, ewangelizacja jest tam, gdzie jest gdzie mogę być autentycznym. I to jest porywające. Możemy dzisiaj mówić młodzieży, chodźcie do Boga, bo tam jest pełnia szczęścia, ale młody przychodzi i widzi, tam jest pełnia smutku, a nie szczęścia. Myślę, że początek adhortacji, podkreślając radość, radość ewangelizatora i Ojciec Święty już wielokrotnie mówił i siostrom, i w różnych sytuacjach o radości autentycznej. Nie uśmiech doklejony, bo trzeba się uśmiechać, ale gdzieś pokój wewnętrzny pokój w moim sercu przekazywany jest jako radość a jeżeli serce jest związane czy to będzie jak ojciec święty mówi wygodą chciwością czy czymkolwiek to to serce związane nie będzie sercem radosnym